Wyobraź sobie sytuację, że dostajesz najnowocześniejszego smartfona. Wiesz, że jest przepotężny, ma mnóstwo funkcji, ale nie dostałeś instrukcji obsługi. I tak samo jest z naszym umysłem. Dostaliśmy potężne narzędzie, ale bez instrukcji obsługi. I dzisiaj właśnie skrócona, bardzo skrócona instrukcja obsługi umysłu. Nazywam się Michał Richter, jestem akupunkturzystą. Od 20 lat zajmuję się medycyną chińską. I dzisiaj na podstawie doświadczeń i obserwacji pacjentów opowiem Wam, w jaki sposób możecie, powinniście używać swojego umysłu. Zapraszam. Przed nami nowy cały rok, a mnóstwo pomysłów, planów, dużo myślimy. Uwaga, dużo myślimy i o tym dzisiaj będzie. Ponieważ każdy z nas myśli bardzo dużo, dużo za dużo. O co chodzi? Chciałbym Wam dzisiaj przekazać parę wskazówek, a jak możecie używać umysłu, bo jeśli go nie używacie, to on żyje własnym życiem i co? No i wtedy właśnie dużo myślimy i nic z tego nie wynika, poza stresem i gonitwą myśli. No dobra, mamy dwa aspekty. Po pierwsze skupianie uwagi, po drugie wykorzystanie tejże uwagi. Jeśli pojawia się u mnie pacjent, ma problemy z koncentracją, najczęściej młodzi ludzie, dzieci, zadaję pytanie. Jak masz się czegoś nauczyć, skoncentrować się na czymś, to jak to jest? Czujesz pustkę w głowie, czy też czujesz, że twoje myśli uciekają na lewo i na prawo? A u jednych jest tak, u innych jest tak. O co chodzi? Pierwszy przykład, pustka w głowie, to jest niedobór energii. Jeśli nie mamy energii, to również nie mamy energii na myślenie. Żeby się na czymś skoncentrować, sfokusować, potrzebujemy energii. A jeśli jej nie ma, to trudno jest nam utrzymać pewien tonus myślenia, nazwijmy to w ten sposób. U innych osób z kolei jest tak, że są przestymulowane. Bardzo często u dzieci widać, że to i fizycznie, i psychicznie, intelektualnie. Bardzo często mają alergię, czyli nadreaktywność. Na wielu poziomach widać przestymulowanie. Jak takie dziecko ma się skupić na czymś, jest mi cholernie ciężko, ponieważ te myśli uciekają na lewo i na prawo. Byle błahostka, byle niewielki czynnik zewnętrzny odciąga uwagę od głównej sprawy. Ale my w życiu dorosłym mamy bardzo podobnie. Jest tak, że trudno jest nam się skupić na czymś. Jeśli chodzi o nasz umysł, nasz intelekt, to my dużo myślimy. Ale czy zadajemy sobie pytanie, nad czym chcę pomyśleć? Nad czym myślę? Przeważnie jest tak, że robimy to bezwiednie. Coś ważnego się dzieje w naszym życiu i bardzo często wracamy do tego i dużo myślimy. Myślenie wymaga spokoju. Kto z nas siada przy stole i po prostu myśli? My przy okazji kawy, herbaty, jazdy samochodem. Przy okazji, czyli musimy mieć podzielną uwagę. Czyli zajmujemy się już dwoma rzeczami naraz. Jeśli już musisz coś zrobić, a zaraz wytłumaczę, dlaczego to jest korzystne, to idź na spacer. W medycynie chińskiej mówimy o tak zwanej przemianie drzewa. Znowu nazwy nie są istotne. To jest energia skupiania się na celu, dążenia do celu. Jeśli idziesz na spacer i wpadasz w pewien trans, spacerujesz, to wytwarzasz tą energię drzewa, jak to nazwałem wcześniej. Czyli idziesz do celu, podążasz. I wtedy łatwiej Ci wykorzystać te wibracje również na poziomie intelektualnym, na poziomie umysłu. Łatwiej Ci się będzie skoncentrować na danej rzeczy. Optymalnie naucz się myśleć o konkretnej sprawie, nic nie robiąc. Czyli siadasz i zadajesz sobie zadanie. Myślę o tym i o tym. I wtedy, jeśli Twoje myśli uciekają, to wiesz, że uciekają, a nie myślisz o pięciu rzeczach naraz. Żeby skupić tą uwagę i ją utrzymać, no to musisz mieć energię. Więc jeśli trudno jest Ci się skoncentrować, skupić na jakiejś sprawie, kłopocie, czymkolwiek do rozwiązania, załatwienia, przemyślenia, to zadbaj o swoją energię. Na ten temat popełniłem już parę filmów. Generalnie zadbaj o sen, aktywność fizyczną i odpowiednią dietę. Ale nie o tym dzisiaj. Ale zadbaj o poziom energii. Musimy nauczyć się skupiać. To nie jest proste. Nie uczy nas się tego. Poza matematyką, gdzie mamy zadanie z treścią, które rozwiązujemy, skupiamy się na zadaniu, na treści i wypluwamy X rozwiązanie. I tak samo powinniśmy podejść do wszystkich rzeczy, o których chcemy myśleć. Musimy wiedzieć, o czym myślimy i skupiamy myśli na tym problemie, sprawie, kłopocie do rozwiązania. Ok, jak już wiemy, jak się skupić, teraz na czym się skupiać? Jak możemy wykorzystać swój intelekt? Tutaj posłużę się czasem. Możemy skupiać się na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. A właśnie się zbliża wiosna astrologiczna, już jest ta chińska, więc planujemy różne nowe rzeczy w nowym roku. No ale dobra, zanim będziemy planować, to
cofnijmy się do przeszłości. Jeśli coś już się wydarzyło w naszym życiu, to już się dokonało. My tego nie zmienimy. Co możemy zrobić? Możemy to przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Jakoś się zachowałem, coś powiedziałem i to się albo sprawdziło, albo nie sprawdziło. Miało jakieś swoje konsekwencje. Więc po pierwsze, zauważmy konsekwencje i po drugie, sprawdźmy, czy one były korzystne, czy też niekorzystne. Jak były korzystne, to powtórzmy to. Powtarzajmy to. Jeśli były niekorzystne, no to unikajmy i to możemy zrobić, na to mamy wpływ, ale przeszłości nie zmienimy. Więc wykorzystajmy przeszłość, myślenie o przeszłości, a właśnie w ten sposób wyciągajmy wnioski, czyli budujmy mądrość życiową. No to teraz teraźniejszość. Jak wykorzystujemy nasz umysł? Obserwujemy, doświadczamy pewne rzeczy, okoliczności, relacje, sytuacje i je nazywamy. Nawet jeśli nie artykułujemy, to używamy słów, żeby nazwać pewne rzeczy. I dobrze by było, żebyśmy potrafili nazywać rzeczy po imieniu, ale bardzo często nasze doświadczenia powodują, że aktualne okoliczności wzbudzają w nas pewne emocje, które zaburzają jasny ogląd sytuacji i nie potrafimy nazwać rzeczy po imieniu, ponieważ mamy wspomnienia, doświadczenia, oczekiwania, domniemania. Tę samą rzecz możemy usłyszeć na różne sposoby. I bardzo często ważna jest dla nas forma. Oczekujemy, że ktoś się zachowa w odpowiedni sposób. Jeśli powiem ci, zrób mi herbatę, no to jedna osoba usłyszy, że chce mieć herbatę i mi zrobi herbatę, a druga osoba usłyszy, że jestem bardzo agresywny, byłem nieuprzejmy, nie poprosiłem. Nie? Czyli moja prośba, mój komunikat staje się jakiś dobry albo zły, jak przechodzi przez wasze filtry, przez filtry waszych doświadczeń. Więc czasami warto zauważyć, że skupiamy się na formie. Nie co zostało nam przekazane, nie czego doświadczyliśmy, ale forma, która potrafi to zakłócić. Dajmy na to ostatnio mój przykład. Jadę samochodem, jakaś ciężarówka siedzi mi na ogonie bardzo blisko. No, oczekuję od kierowców, że nie będą tego robić, a ten to robi, więc byłem wkurzony. A zjechałem na prawy pas. Ciężarówka wyprzedzając mnie, raz okazało się, że to był kurier, po drugie mnie przeprosił. Nic się nie zmieniło, ale nagle stałem się spokojniejszy. Forma. Ta sama sytuacja, ale inny odbiór formy powoduje, że różnie myślimy. Zwróćcie na to uwagę. No i teraz przyszłość. Często robimy się zamartwić, co to będzie. Ale znowu, na co mamy wpływ? Na planowanie i przygotowywanie. My nie wiemy, co się wydarzy, ale to, na co mamy wpływ i co możemy wymyśleć, to po pierwsze, co chcemy zrobić, czego chcemy doświadczyć, po drugie, zaplanować i przygotować. A do tego właśnie używamy umysłu. Zaprzęgnijmy go do działania. Tutaj może nie jestem fanem kartki papieru i pisania, nie jest mi to bliskie, ale ponieważ żyjemy w takiej presji czasu i obowiązków, mamy tyle rzeczy na głowie, że czasami warto usiąść i spisać główne punkty naszego planu, planu przygotowań, czegokolwiek, po to, żeby stworzyć pewną strukturę. Będzie nam łatwiej. Ok, więc jeśli masz problem z tym, że za dużo myślisz, masz gonitwę myśli, co możesz zrobić? Po pierwsze, naucz się skupiać. Mów sobie, teraz myślę o tym i o tym. To po pierwsze. Drugi aspekt, myśl o przeszłości, wyciągaj wnioski. O teraźniejszości, zwróć uwagę na formę. Przyszłość, nie martw się o przyszłość. To, na co masz wpływ, to na planowanie i na przygotowania. Zaprzęgnij umysł do działania. Życzę wam powodzenia. Skrócona instrukcja obsługi umysłu. Pamiętaj, jeśli uważasz, że ten kanał niesie z sobą jakąś wartość, możesz polubić ten film i subskrybować kanał, za co będę niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam.